Kolejne prace ruszą niebawem w podkamedulskim klasztorze w Wigrach. Ostatni rok to remont Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej. Dzięki prawie 10 milionom złotych unijnego dofinansowania oba obiekty zostały gruntownie zmodernizowane. W środku powstały sale konferencyjne i wystawowe, a wystrój przewidzianych do wynajmu pokoi nawiązuje do życia kamedułów i historii. Zmiany zaszły też w dawnej restauracji, obecnie refektarzu, opowiada ksiądz Jacek Nogowski, prezes Fundacji Wigry Pro, która prowadzi klasztor. W Domu Królewskim mamy 9 pokoi i także 20 miejsc noclegowych. One połączone są, jak powiedziałem, z możliwością poznawania, czy przez warsztaty, czy przez nawet zajęcia kulinarne, bo takie także w tym naszym refektarzu klasztornym będziemy tutaj te usługi świadczyć. No i tutaj mamy też 9 pokoi na samej górze, ale mamy jeszcze dwie pracownie, świętego Romualda, świętego Benedykta. Tam też są jeszcze po 2 pokoje gościnne, także około 30 osób w Kaplicy Kanclerskiej także będzie mogło skorzystać z noclegu. Wkrótce robotnicy znowu pojawią się w klasztorze. Dzięki 15 milionom złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego fundacja ogłosiła przetarg na remont 10 eremów i wieży. Plan przewiduje odkopanie piwnic pod eremami. Ksiądz szacuje, że remont ruszy w czerwcu. Cieszymy się z drugiego etapu, który został nam przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu właśnie POIŚ, infrastruktura i środowisko. I tam dostaliśmy dofinansowanie na prawie 15 milionów złotych plus 5 milionów naszego wkładu własnego. No i w tej chwili jesteśmy na etapie przetargu, także do końca maja mam nadzieję, że przetarg się rozstrzygnie. No i wtedy kwestia podpisania umowy z wykonawcą. No i w czerwcu mogłyby już ruszyć remonty. Tutaj mówimy o 10 eremach tarasu górnego wraz z wieżą.